co się dowiedzieliśmy się troszeczkę post factum, była, miała przez to problemy. Zatrzymajmy się przy Fabienne, bo ostatnio, nie wiem czy widziałeś, media pisały, że Fabienne chciała zmienić swoje imię i wy jako rodzice, ty i Marta Wiśniewska, słyszałam, że nawet wyraziliście na to zgodę. To co się stało, że jednak to imię nie zostało zmienione? Ja myślę, że Fabienne kochała swoje imię. Zresztą Fabienne ma na drugie imię Marta, więc może używać każdego imienia. Fabka moim zdaniem bardzo kochała swoje imię. Była, co się dowiedzieliśmy się troszeczkę post factum, miała przez to problemy, z którymi sobie świetnie na dzień dzisiejszy poradziła. Raczej nie sądzę, żeby chciała zmienić swoje imię. To była po prostu presja rówieśników, którzy gdzieś tam... Ciężko mi mówić, co jest w sercu na dnie. Bo być może to jest ta wersja oficjalna, ale ja przekazuję to, co wiem od swojej córki, co mi powiedziała w oczy, że raczej imienia nie ma zamiaru zmienić. I chyba to samo mogę usłyszeć od Eti i od Vivi i tym bardziej od Xaviera. Skąd ty bierzesz inspirację na te imiona? Bo każde jest bardzo oryginalne, z Falco też na czele. Nie mamy teraz czasu, żeby każde wytłumaczyć, ale myślę, że każde z tych imion od Saint-Étienne, od świętej Stefanii, przez Fabienne i cesarza Fabiana, przez Xaviera Naidu, od którego Xavier ma swoje imię, Vivienne Westwood i cudownego Wiednia, bo wszyscy się śmieją, nie ma z czego absolutnie, bo to trzeba być, poczuć i zrozumieć. No i Falco, wiadomo od kogo, od Falco, Amadeusza. Rock me Amadeus. Rock me Amadeus, jedyny niemieckojęzyczny artysta, który był przez tyle tygodni na pierwszym miejscu listy Billboardu. I który troszeczkę zmienił moje życie, bo Genie wywarło na pewno wielki wpływ na to, jaką muzykę, w jaki sposób wykonuje ją na scenie. I mam nadzieję, że będą to szanować.